Dzień dobry kochani, witam bardzo serdecznie wszystkie numerologiczne ósemeczki. I kochani, będzie taki przekaz dla Was na nowy rok numerologiczny. Wiecie albo nie wiecie, jeśli nie wiecie, to już się dowiecie z tego filmu, że właśnie nowy rok numerologiczny rozpoczyna nam się już 18 września 2020 roku. Czyli już za chwileczkę, już za momencik będziemy właśnie mieli wpływy tego nowego roku numerologicznego. I co to dla Was oznacza? Rok 2021 już będzie na nas oddziaływał, bo to się nie pokrywa tutaj zupełnie z rokiem kalendarzowym, a rok 2021 niesie nam wibrację piątki, więc dla Was jako ósemek nowy rok numerologiczny będzie miał wibrację czwórki. I co to znaczy? Wibracja czwórki przede wszystkim to jest taka wibracja bardzo zasadnicza, twarda, schematyczna. To jest działanie w materii, to jest tworzenie podwalin dla swojego życia, to jest tworzenie sobie dobrych zasobów, dobrej koniunktury. Wszelkie sprawy rodzinne tutaj wchodzą w grę, zabezpieczanie bytu sobie, swojej rodzinie, dbanie o rodzinę, o dom, zakładanie rodziny, budowanie domu, budowanie jakiejś bezpiecznej przestrzeni dla swojej rodziny, zdobywanie stałej pracy, odkładanie pieniędzy, tworzenie dla siebie właśnie takiego też dobrego miejsca do życia, dobrej koniunktury, takiego bufora bezpieczeństwa, abyśmy się czuli w tym świecie stabilnie, bezpiecznie, twardo stąpali po ziemi. To jest właśnie też taka, czasami się mówi, że czwórka to jest taka wibracja mocno przyziemna, bo tam wszystko musi być uporządkowane, przeprowadzone według planu. W czwórce bardzo dbamy o takie poczucie bezpieczeństwa. Czasami jesteśmy zbyt mało elastyczni, nie potrafimy wychodzić poza właśnie jakieś takie swoje ciasne schematy rozumowania, poza ustalone reguły, ale ma to wszystko przynajmniej jakiś sens, jest w tym porządek. Nie ma tu może jakiegoś wielkiego szaleństwa, będziecie się bardziej skupiać właśnie na takich podstawowych wartościach, jak dom, praca, rodzina, zdrowie, a nie na jakichś tam, powiedzmy, szaleństwach, jakichś podbojach, wyczynach i zdobywaniu na przykład Mount Everestu. Chociaż no, może niektórzy akurat mają to w planach i też tak może być. Natomiast właśnie bardziej to jest taka wibracja stabilności, jakiejś takiej stałości. Za chwileczkę jeszcze postawimy karty dla numerologicznych ósemeczek. Natomiast oczywiście, kochani, zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, na czytania prywatne właśnie na nowy rok numerologiczny. One teraz do końca września są w promocji i tam już tak bardzo konkretnie odpowiadamy sobie na pytania właśnie, jaki będzie dla Was ten nowy rok numerologiczny, jakie są wyzwania, szanse przed Wami stawiane. Sprawdzamy dokładnie każdą dziedzinę Waszego życia, jak to będzie wyglądało. Też możecie zadawać oczywiście do tego czytania swoje własne pytania bez limitu. I teraz zobaczymy sobie tak ogólnie dla wszystkich widzów, jakie będą największe wyzwania dla Was w nowym roku numerologicznym oraz jaka będzie największa szansa w nowym roku numerologicznym. Więc jak to będzie wyglądało dla numerologicznych ósemek? Największe wyzwania i największe szanse. Największe wyzwania i również największe szanse. Jakie tutaj przed Wami postawi ten nowy rok numerologiczny? Zacznijmy od wyzwania. O, największym wyzwaniem jest Królowa Denarów. Dla mężczyzny, no, wyzwaniem będzie zdobycie żony, może poproszenie o rękę, może faktycznie już dojdzie do ożenku. Wyzwaniem będzie zdobycie stałej pracy, pokazanie, że jest się dobrym pracownikiem, osobą sumienną, odpowiedzialną. To nie tylko chodzi o pracę i o związki, tu jest ogólnie właśnie taka lekcja odpowiedzialności, lekcja logicznego myślenia. To może być duży tradycjonalizm, to może być też konieczność silnego uziemienia, czyli to będzie rok osobisty, który mówi, że koniec bujania w obłokach, teraz zajmujemy się po prostu konkretem. Nie ma już czasu na myślenie o niebieskich migdałach. Teraz jest po prostu praca, teraz jest myślenie konkretne, nie abstrakcyjne. Więc też tak może być. Jeżeli chodzi o jakąś największą szansę dla Was, co tutaj karty pokażą,
Największa szansa to jest wyjście z takiego niedopowiedzenia, jakiejś niewiedzy, bo w dwójce mieczy właśnie mamy po pierwsze nieumiejętność zadecydowania, czego my sami chcemy, czego oczekujemy, po drugie mamy tutaj zaciemnienie sytuacji, czyli czegoś nie wiemy. Sytuacja nam się wydaje taka, a w rzeczywistości może wyglądać zupełnie inaczej. Mamy właśnie te zasłonięte oczy, tak jak na tej karcie, no i nie możemy właśnie podjąć decyzji, bo te miecze oznaczają jakieś tam decyzje i nie potrafimy wybrać, który z tych mieczy będzie naszym mieczem, który właśnie, którym będziemy walczyć na przykład. Nie potrafimy dokonać tutaj decyzji i ponieważ jest to na pozycji szansy, którą rysuje ten nowy rok numerologiczny, to ta decyzja może wreszcie zapaść i Wy też dowiecie się, będziecie mieli jasność co do tych sytuacji, w których się nie orientowaliście. Być może sami po prostu mieliście takie subiektywne spojrzenie na sytuację i czegoś nie dostrzegaliście, a być może ktoś Wam na przykład celowo nie mówił wszystkiego, zaciemniał gdzieś tam obraz sytuacji, ale tu będziecie już w tym momencie tacy przenikliwi, że dowiecie się dokładnie, o co tu chodzi. Poza tym będziecie w każdej sytuacji z każdym człowiekiem żądać jasności, żądać konkretów. Jeżeli ktoś do Was przyjdzie z jakąś propozycją, zacznie pięknie mówić, to Wy oczywiście powiecie, że no pięknie, wszystko pięknie, ładnie, ale ja tutaj poproszę kawę na ławę, jak to faktycznie wygląda. Albo dobra, okej, daj mi czas, ja muszę się zastanowić, ja muszę sobie na ten temat poczytać, ja muszę to wszystko sprawdzić, ja na przykład muszę zasięgnąć rady swojego prawnika i wtedy dam Ci odpowiedź. Czyli tutaj już musi być klarowność, nie ma mowy, żeby właśnie były jakieś niedopowiedzenia. No i to jest właśnie szansa dla Was, bo można wyjaśnić te sytuacje, w których takie niedopowiedzenia występowały. I teraz wylosujemy jeszcze dla Was dodatkową kartę. Tutaj mam taką kostkę do gry. Jeżeli wypadnie parzysta liczba oczek, wylosujemy białą kartę, czyli pozytyw. Innymi słowy, jakąś radę dodatkową dla Was. Jeżeli wypadnie nieparzysta liczba oczek, no to losujemy czarną kartę, czyli tak zwany negatyw, no więc bardziej to będziemy traktować jako ostrzeżenie. Zobaczmy, nie wiem, czy to nie było widać, ale tu Wam pokażę. Jest piątka, czyli jest oczywiście cyfra nieparzysta, czyli losujemy czarną kartę, a więc ostrzeżenie. No mamy świnkę tutaj dla Was. Co to oznacza? W najbliższych 12 miesiącach nie wykazuj postawy takiej gnuśności. No wiadomo, ta świnka tam może na co dzień nie ma zbyt wielu takich ciekawych, jakichś efektywnych zajęć, no jakieś tam taplanie się w błotku, coś tam sobie zjeść z korytka, no i od cały dzień minął. Nie, tutaj właśnie chodzi o to, że trzeba ostro wziąć się do pracy. Nie ma już chodzenia na skróty, nie ma takiej możliwości, żeby właśnie gdzieś tam lawirować, nie ma możliwości, żeby siedzieć, gnuśnieć, czegoś nie robić i liczyć na efekty. Tutaj przyjdą efekty i będą to naprawdę trwałe efekty w nowym roku numerologicznym, ale pod warunkiem, że właśnie będzie jakaś praca, jakiś trud, jakieś zaangażowanie z Waszej strony. Czyli to nie jest czas na jakąś tam labę, na odpoczynek, na takie lawirowanie, bujanie w obłokach. To jest czas po prostu na wytężoną pracę, no bo w ciągu tych najbliższych 12 miesięcy też dla wielu z Was będą się ważyły przyszłe losy, takie naprawdę, naprawdę w ujęciu długofalowym. Więc warto teraz naprawdę przysiąść fałdów, popracować, aby właśnie na przyszłość sobie coś zapewnić, jakiś spokój i stabilizację. Tak to wygląda dla numerologicznych ósemek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Oczywiście serdecznie jeszcze raz zapraszam na czytania indywidualne. Do zobaczenia, do usłyszenia.